Witajcie, dzisiaj taki ni sos, ni zupa. Każdy ma w lodówce coś, co mu się katula i trzeba by to było zużyć. I u mnie też tak było. Pół cebulki, po kawałku papryki czerwonej, żółtej i zielonej też się gdzieś tam po tej lodówce turlało. Szczypiorek z cebulką, dymką, też nie za dużo, taki niewielki pęczek. Samotna kapustka pak, coś przytulona do samotnej marchewki. No to wszystko na masło. Cyk, liść laurowy, ziele angielskie i przyprawy, które znajdziecie w opisie. I teraz te przyprawy tak paluchem trzeba wybełtać i 3/4 wsypać. Zostawić, żeby się podgrzały, puściły smak, aromat. Niech to nam się zagrzeje. Pięknie. Słuchajcie, zapach jest cudowny. Przyprawy się już tak podgrzały, oddały swoją esencję. No to teraz do tego mielone. Łup, ja mam wołowe. Wy jakie macie, albo jakie chcecie, takie dajecie. To się grzeje, zaprzyjaźnia się razem. Dodaję resztę przypraw, przykrywam i zostawiam, żeby to się jeszcze bardziej zaprzyjaźniło. Jest? No to teraz do tego woda. Hop, tak mniej więcej pół litra, może być litr. Jak tam wam wyjdzie na gęstość i pomidorki. I niech to się pogotuje. Niech to się już razem wszystko ruszy, łączy i zaprzyjaźnia. Gotuje się. I do tego teraz pokrywka. Sio! I koncentrat pomidorowy. I to taki ni to sos boloński, ni to zupa z mielonego. Jak kto tam woli, żeby było. Jak dodamy makaron, będzie sos z makaronem. A ja to dzisiaj tak postanowiłem sobie spróbować jako zupę z mielonego. Zapraszam was do komentarza, do wypróbowania przepisu i może do zdecydowania, czy to sos, czy to zupa.